Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj niedzielę, 23 czerwca. Gościmy ponownie u kolegi Arka Koniecznego. Właśnie teraz się odezwał tam w tle za Arkiem Koniecznym. Młody hodowca. Młody hodowca. Przyszły tutaj, powiedzmy, tylko jeszcze tutaj koledze od razu pogratulujemy od ostatniego naszego spotkania. Tutaj koledze się, że tak powiem, wykluło językiem hodowców mówić dwoje piskląt. Jedno tutaj mamy tutaj w łóżeczku. Zobaczmy, tam może go nie widać, bo się schował, a jeden śpi. Tutaj mamy dzisiaj lot z miejscowości Garbsen, to jest od razu, powiedzmy, to jest około 570-80 km, tak? Tutaj do tego punktu. Więcej może o tym locie, o tym, jak w tym roku przebiega sezon lotowy, który mają lot już tutaj w oddziale, powie nam kolega Arek. Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy lot z miejscowości Garbsen, 570 km. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 9. Warunki na starcie były nieciekawe, padał deszcz, przechodziły fronty różne, atmosferyczne, deszczowe. A kto decydował o wypuszczeniu? Chyba ty. No, ja decydowałem, wypuściliśmy później, ale w pogodnych warunkach. Dzisiaj spodziewam się lotu ciężkiego ze względu na przechodzące fronty deszczowe. Tutaj wprawdzie nie pada, ale po drodze pada, tam jak rozmawialiśmy, tak, po drodze były deszcze. Wiatr południowo-zachodni, także też je przewieje na północ. Prawdopodobnie dzisiaj będą z innego kierunku siadać. No, to był, dzisiaj jest lot 9. W tym roku przebiegają loty bardzo ciężko. Są straty, pogody jakie są, to wszyscy hodowcy wiedzą. Ja też poniosłem duże straty, głównie w rocznych. Nie wychodzą te loty tak jak w tamtym roku. No, dla mnie rok ciężki. Ciężki, no i zobaczymy, ale nie zapowiada się na jakieś dobre wyniki. Tak, a wyniki niedobre, ale te niedobre wyniki, to powiedzmy, który tak jesteś teraz po tych 8 lotach wcześniejszych? No, bo jestem w oddziale na pierwszym miejscu. Tak, także widzimy tutaj niedobry rok. Tak, ale tu chodzi o kategorię, no nic się nie układa, gołębie po prostu nie powtarzają. No, jeden musieliśmy lot skrócić. Właśnie z Garbsen z 500 na lot w kategorii A, na krosnodżańskie. Także no jakoś tak się nie układa. No dzisiaj myślę, że gołąbki powinny siadać za jakąś może niecałą godzinkę. Powiedzmy właśnie, bo jest godzina trzecia już prawie, czyli 15, są 6 godzin. Tak, 15, 4, no tam dostały tego wiatru południowo-zachodniego. Tam było od 15 do 19 km na godzinę. Także pomógł im troszeczkę, no przewiał na pewno. Zobaczymy, co zrobiły te chmury, bo tam jednak szły te fronty, różne były chmury z opadami deszczu. Okaże się. Ja będę miał tu podgląd dzisiaj, bo koledzy lecimy z oddziałem Milicz. Będziemy mieć informacje tam. Oni wcześniej po prostu powinni dostać. Oni są tam w linii prostej, niektórzy tam no 30 km aż bliżej, także będziemy mieć informacje, jak gołębie będą siadać. Przelot tych 30 km, czy tam 20, tam z Milicza będzie gdzieś około 20 do 26 minut, tak przeważnie jest. No, zobaczymy, ile będzie dzisiaj. No, to już będzie. Będziemy teraz czekać na sytuację, na informacje od kolegów z oddziału Milicz, bo tak. Wy ten lot organizujecie z nim wspólnie. Tak. To jest taka tradycja, którą wcześniej byliśmy u kolegi Dominika, to on właśnie też wspominał, że właśnie te loty już powyżej 500 organizujecie razem. 300 też, jeżeli możliwość pozwala, tak, to zawsze ze względu na koszt. Koszt oczywiście. Tutaj jeszcze powiedzmy, bo nie powiedziałeś, ile teraz ty gołębi dałeś swoich na ten lot? Ja dałem 67 sztuk. A mówiąc o tych stratach, to powiedzmy, z jaką ilością zaczynałeś w tym sezonie? Z ilością zaczynałem na pierwszy lot 104 włożyłem. Czyli straty masz na poziomie 30 kilku gołębi, tak? Czy zostawiłeś jakieś tutaj jeszcze? No, nie, zostały. Nie, w sumie zgubiłem, bo 104 było i tu, no 104 gołębie. No zginęło około 40 gołębi. Około 40 gołębi, a ginęły jakie najwięcej? Rocznie? Roczniaki. Tak jak w tym większości hodowców w Polsce. Dobrze, tu będziemy czekać. Jeszcze tak się czekając na przylot gołębi, tutaj jest, pokażmy kolegom, zobaczmy tutaj, może tak drzewa trochę zasłaniają, ale niebo jest bezchmurne, ja to za chwilkę tam przejdę, pokażę, jest pogoda ładna, nie pada, ale też tutaj się kolegę zapytamy przy okazji, w zeszłym roku, kiedy tutaj gościliśmy, czy jakieś nowych nabytków dodałeś do swojej hodowli, jakieś zmiany poczyniłeś w metodzie lotowania, wyposażeniu, jakieś przebudowania? Jest przebudowany całkiem nowy gołębnik, no i nowe, no jak co roku coś tam nowego zakupiłem. Także co roku się coś kupi, jakichś nowych ptaszków, no i jakieś tam przeróbki.
Te gołębie będziemy już niedługo mogli też oglądać na stronie internetowej kolegi Arka. Tam zawsze jakieś staramy się dokładać nowości, które ma tutaj. W tym roku będzie także też jego syn tutaj. Za chwilkę tutaj będziemy film nagrywać odnośnie jak robić zdjęcia gołębi. Tutaj przedstawmy Kamila. Kamil będzie właśnie tacie tutaj robił zdjęcia, rzucał na stronę i te wszystkie nowości, które będą się pojawiały, będą na bieżąco zawsze aktualizowane. Dzisiaj tutaj poczekamy sobie na przylot gołębi, także będziemy jeszcze tutaj kolegom, miejmy nadzieję, wkrótce już relacjonować, jak wygląda przylot tych ptaków. Oby dobrze. Tutaj przed chwilą koledzy meldowali słowa, to jest pod oddział Milicz, że już pierwsze gołębie się pojawiły z tego lotu, na który teraz czekamy, a my czekając na przylot gołębi u kolegi Arka, pokażemy teraz, jakich tutaj zmian dokonał m.in. w budowie gołębników kolega Arek. Proszę bardzo, powiedzmy coś więcej o tym. Znaczy, przerobiłem wloty, są u góry teraz zrobione. Ja tak może pokażę kolegom, zobaczmy. Były w szczycie i cały ten gołębnik jest przebudowany. Może pokażę z bliska, żeby to było... Wcześniej miałem mniej funkcjonalny, w tej chwili jest taki, mi się wydaje, jest bardziej funkcjonalny. Funkcjonalny. Wejdziemy za kolegą. No tak. O, mam tutaj nowe cele porobione. Tu widzimy. Żaluzja się też taka pojawiła, widzę drewniana, pierwszy raz tutaj. To sobie przyciemniam, że mogę przymknąć. Mhm. Czy widniej, czy jaśniej. Aha, w ten sposób. Taka fajna. I tu jest przerobiony też rozpód. Ale jak tutaj rozmawialiśmy, przerobiłeś, ale nie jesteś chyba zadowolony do końca, bo jestem, okazało się, że gołębie nie są nauczone do tego gołębnika i te jedne z najlepszych gołębi w tym roku nic nie robią. Także koledzy, jak się przerabia gołębie, to dla młodych gołębniki i dla młodych gołębi i później stopniowo tymi młodymi od początku lecieć, także stara prawda, starych drzew się nie przesadza. Także wynik już z tego gołębnika nie ma. No ale za to powiedziałeś, że funkcjonalny jest dla ciebie. Jest funkcjonalny dla mnie, ale no gołębie się no, nie zaklimatyzowały i na razie jest tak inaczej. Dobrze. Tu sobie zrobiłem rozpód. Zobaczmy tutaj rolety. Kolega ma oczywiście takie, że można rozsuwać. Wygodnie jest. Jeszcze te wloty pokażemy raz kolegom. No tutaj. Młode przyniosłem, bo miałem z tyłu młode. Aha. Tutaj. Te wloty masz tutaj teraz. Tutaj tam zobaczmy tam. Fajnie mają, bo tam... Nie muszą się smykać po dachówce, tylko siadają na desku. Tutaj też, gdzie miał kolega gołębnik rozpłodowy, widzę, nauczony tym, że uciekały mu, chyba trochę zabudowałeś tutaj, tak? Znaczy tu zabudowałem i tam wolierę dużą zrobiłem. Aha, tu zobaczmy. Tak to wygląda. O, to są tak, szczególnie, to jest 8 par gołębników. Tak. Tu mieliśmy trochę czasu, teraz to pokazujemy, a już tam teraz pomału patrzymy w niebo, za tymi gołębiami. Mówię, dzisiaj będzie ciężko. Tak, ale tu zobaczmy to, co mówiłem o tych chmurach. Jest lekko tylko zachmurzone niebo, jest słonecznie. Praktycznie wiatru też nie ma. Tutaj akurat, a będziemy czekać i zobaczymy sobie, za chwilę już powinny jakieś gołębie się pierwsze pojawić. Pojawił się pierwszy gołąb, widzimy, siada, o mamy, kolega Arek go nawołuje. Tutaj tym razem słyszymy gwizdanie, często jest to chodź, a tutaj mamy gwizdanie. To jest taka lokalna, tutaj wielkopolska metoda. Co kraj, to obyczaj. O, wszedł i... To już pierwszy z lotu? Tak, to jest ta samiczka, co reprezentowała okręg Kalisz. W kategorii B w tamtym roku 15 w Polsce była. W Fabry? B, 21,87. Fabry? Tak, z linii Fabry, Shell, krzyżówka. No, siadła u mnie jako pierwsza dzisiaj, zobaczymy. No. Ona lubi takie loty, zobaczymy, co tam te samiczki pokażą jeszcze. Czyli z wystawy. Także mamy już pierwszego gołębia. O dziwo mówiłem, że ten gołębnik z tego gołębnika nie lecą te gołębie, bo się nie zaklimatyzowały, a siadł jako pierwszy, także... To jest pierwszy taki dłuższy lot, który mieliście teraz? Nie, to jest już druga 600-ka. Czy nie wiem teraz, czy się cieszy, czy mam być zaniepokojony, bo zawsze tam siadał jako ostatni, a dzisiaj był jako pierwszy, także może być dłuższy. To zobaczymy, będziemy tutaj czekać. Zaraz później pójdziemy zobaczyć, jak te gołębie wyglądają. O, są kolejne? Nie, to cukrówki przyleciały. Poczekamy, zobaczymy, jakich będzie więcej. Wejdziemy do gołębnika i pokażemy kolegom też, w jakiej gołębie są kondycji. I już jest kolejny gołąb. 72. Zobaczmy, kilka minut po tym pierwszym. Zaraz zobaczymy dokładnie ile. O, tu go widzimy. O, telefon słyszymy w tle. Też kołodowca pewnie któryś dzwoni. Melduje, jakiego ma gołębia. Zobaczmy. Pomału poczekamy. Jeszcze go nie odbiło chyba, co? Arek, on dobrze siada? To jest z tego gołębnika? Tak, z tego gołębnika. Samica i też z 8 roku, czyli stary gołębie. Czyli dość starszy. Ten pierwszy gołąb też był z 2008. Ten też jest. I na razie mamy dwa gołębie, a pierwszy o której godzinie był, powiedz?
39,55 sekund. Prędkość miał bardzo dobrą jak na taki dystans? 1400. Tak, widzimy, a ten drugi jest kilka minut, teraz ile po czasie? To jest chyba 7-8 minut. No. Teraz zobaczymy, przejdziemy zobaczyć. Co ciekawe, też przyszedł z kierunku, te obydwa gołębie. Nie, ten przyszedł. Aha. Czyli troszeczkę nie z kierunku. Ten już miał prędkość 1364. Ile minut różnicy jest między nimi, zobaczmy. No ten był 39, a ten jest 7. Czyli 9 minut, 8 minut później. Na razie no, mamy dwa gołębie. Mówiłem dzisiaj, że dzisiaj będzie ciężko. Ale... Tym bardziej, że warunki były takie, a nie inne. Dobrze. Były deszcze po drodze. Popatrzmy. Tutaj jest ciągle słońce. Dwa gołębie już są w głębniku z tego lotu. Kolega tutaj cały czas teraz obserwuje. Wypatrujemy ich w niebie wspólnie. Tutaj też oczywiście kibice się pojawili. Ale nie będziemy tutaj przeszkadzać, żeby nie płoszyć głębi, nie straszyć, nie stresować ewentualne te, które będą przychodzić. A postaramy się, ile się da, dla kolegów zrelacjonować. I jest już trzeci gołąb. Zobaczmy. Tu już dwa następne. O. Widzimy, zobaczcie koledzy, tak one tu krążą jeszcze. Akurat się dwa pojawiły. Zobaczymy zaraz, o, nadlatują tu. Jeden już siadł. Widzimy. Ten jeden zaraz nadlatuje. Niezmęczone te gołębie. Już są cztery gołębie. Też takie starsze? Starsze, starsze. Jest następne, nie to? Proszę tak. Czyli silny. Jak tam? Cztery gołębie. Ten był czterolatek i trzylatek. I zasadniczo starszy. A roczniaków dużo dałeś? Roczniaków dałem około 15 sztuk. Na razie nie ma żadnego. Dobrze, te starsze też się pokazały. Nie, tam jest co innego. Tutaj będziemy czekać. Na razie mamy cztery gołębie. Widać, że ten lot taki poszarpany będzie. No, duże różnice między przylotami gołębi. Zobaczymy też jeszcze, jak innym kolegom tutaj z oddziału przyszły. To jest oddział, jeszcze raz przypomnijmy, Odolanów 099. Tak, tutaj też po sąsiedzku jest oddział Ostrów. 8 czy 9 oddziałów z okręgu Kalisz tutaj też w okolicy. Długo nie czekaliśmy. Pojawił się kolejny, już piąty gołąb. Widzimy, on siada bez krążenia. On też wszedł, czyli jest już piąty gołąb. Samczyk? Samczyk. O, i następny. Pomału się zaczynają schodzić. Mówiłem, że z tego gołębika słabo lecą, a z tego najlepiej dzisiaj lecą. Tam pierwszy gołąb był z tego gołębnika, prawda? W sumie na 5 to 4 były z tego gołębnika. Tak, na 6, to jest 6. No bo jeden był tu. No, także już mamy 6 gołębi. Trochę są odległości, różnice czasowe między nimi dość duże, zwłaszcza między pierwszym a kolejnymi. To jest 9-8 minut, tak jak patrzyliśmy. Widzimy, jak przystało pod jego hodowcę. W napięciu czeka na przylot swoich pupili. Gołębi chwilowo jeszcze nie ma, ale tutaj rozglądając się... W porównaniu do kolegów z Milicza, jak mi dali znać, nie wiem jak tam reszta, to tak czasowo w miarę. Jest dobrze, zobaczymy. Dopiero lista zweryfikuje czas. Tutaj na stronie internetowej za 2-3 dni będą już te wyniki dostępne. Czy kiedy będą dostępne? No tak 2-3 dni. Zawsze we wtorek są. Tak, na stronie internetowej będzie można zobaczyć, jak te gołębie w skali oddziału tutaj lądowały. Miejmy nadzieję, że kolegi to będzie najlepszy lotnik oddziału, co? Też mam taką nadzieję. No, to zobaczymy. Dobrze. Na razie czekamy dalej. Pojawił się siódmy gołąb. No, widzimy, siadł tutaj przy nas biurko. Od razu jest na wlocie. To też wchodzi. No już siódmego gołębia. Kolejne dwa gołębie są.
szybciutko siadły. Tam taka czarna białolotka, tak? Co to za gołąb jest? W tamtym roku była w drużynie w GMP. Jedna z najlepszych moich samic w tamtym roku. O niej właśnie mówiłem, że nic nie robi w tym roku. A tu się okazało, dziwo, że... Jest następny, nie. Trzeci. Jest następny, także... Widzimy, przyspieszyły teraz tempo przylatywania. O, widzimy. Także okazało się, że ten gołębnik trochę spóźniony, bo na 9 locie, ale zaprocentował. Zobaczymy. Moja teoria dzisiaj legła w gruzach. Że ten gołębnik... ile jeszcze lotów macie tu? No 14 lotów mam. 14. 14 lotów. Czyli zostało jeszcze 5 lotów. Ale ładne teraz. Dwa typowane mi siadły, ta czarna i ta nakrapiana. Czyli 700 mam zostały, 3 tak i 2 500. Nie, dwie 700. Dwie. Dwie 700, jedna 500 i dwie 300. Szkoda, że kolega nie zauważył, jak przed chwilą jaszczą gołębiarz tam bił za gołębiem, jak leci tam nad linkami, może go ktoś zauważy. Ciężko, ledwo co widzę punkt. Ja widziałem go kątem oka, jak stąd z tej, czyli nawet gołębią w czasie lotów nie popuści. Tutaj u ciebie jest tych jastrzębi dużo? Nie jest dużo. Ale sobie mimo wszystko gołębie jakoś radzą. Zobaczmy, ty gołębi masz już chyba 11, tak? 11 razem. One teraz przez ostatnie parę minut dość zaczęły szybciej przylatywać. Nie, 9. 9 tylko? 9. Aha, 9, dobrze. 9. Czyli mamy, a my mamy wszystkie tak na kamerze zarejestrowane kamerą. Będziemy, miejmy nadzieję, obserwować za chwilkę kolejne przylatujące ptaki. O. Zobaczmy jeszcze, tak może coś się nam trafi teraz, no chwilowo. No jakby nie było, to jest lot 570 km, no i warunki takie, jakie były tam na starcie, bo było pochmurno, było deszczowo, po drodze przechodziły fronty. Jest też bardzo gorąco, to też nie jest za dobrze. U nas jest tu, powiedzmy, ciepło, tam było 14 stopni. O, jest następny. Zobaczmy. Doczekaliśmy się. Jak tak będą siadać w takim tempie, to jest bardzo dobrze na razie. To jest ten jeden wlot, tam w zeszłym roku, kiedy pokazywaliśmy, taki nietypowo troszeczkę zlokalizowany, tam jest w tym gołębniku bardzo nisko, nie? Tak, bardzo nisko. Ciężko się poruszać. Dwa najlepsze moje asy, które wyhodowałem do tej pory, właśnie są właśnie z tego gołębnika. Z tego gołębnika. W tej chwili obydwa na emeryturze. Mamy 10 gołębia już. Muszę sprawdzić, bo coś tam. Będziemy patrzeć na te gołębie. Kolegarek sprawdza tam. To co mówisz, jakieś gołębie mu biło, a w międzyczasie nadleciał kolejny ptak. Zobaczmy, on tutaj takim spokojnym lotem pikuje. O, widzimy go tutaj, ładny siadł. Od razu. O, już jest w środku. I tam jest kolega Arek. Dłoń jego, jak go przywoływał. I na... Nie, to jest... O, jest. Kolejny ptak. No, teraz tak jak mówiłem, zwiększyły trochę częstotliwość przylotów. Nie ma takich dużych odstępów między nimi. Teraz mamy 12. 12. Na 67 gołębi, które zostały zakoszowane. Nie jest to jeszcze ilość za duża, ale jeżeli tak się będą schodzić, to... Siadają gołębie doświadczone. Tak. Stare doświadczone. Te, które już niejedno przeżyły. Doczekaliśmy się dwóch kolejnych ptaków. No te już tak jak ten poprzedni nie siadają szybko. Sobie jeszcze krążą, tutaj nadleciał do tego gołębnika, o którym ta kolega wspominał, że nie jest zbytnio zadowolony z tej przebudowy, ale widzimy tam jednak siadają te gołębie. No oczywiście tutaj z tego, na tym bocznym wlocie też tutaj umieszczonym pomiędzy dwoma gołębnikami, teraz trochę nietypowy jest ten gołębnik. No. I dwa kolejne, czyli jest 12 gołębi, 13 jest około już. Nie, 12, teraz 2, 14. 14. Dobrze. I pojawił się następny lotnik, czy lotniczka, to zaraz będziemy wiedzieć. Kolegarka widzimy sprawdzającego. Tak wygląda tam lista przylotów. Chyba następny jest, bo cień widziałem tam za tobą. O, tu jest, o, jest. Widzimy. Tu też się telefon odzywa. Widzimy, ten jest taki zmęczony. No.
6 razy pierwszy konkurs ta samica miała. 6 razy, a ile, który rocznik? Ona jest 7 rok. Czyli dość stary gołąb. Stara. 6 lat już ponad. 6 lat, no. No ale w swojej historii ma 6 razy pierwszy konkurs, 3 razy w drużynie Gębę. Widzieć. Roczniaków coś praktycznie w ogóle, co? Żadnego roczniaka nie. Żadnego roczniaka nie. Chyba się wyłożyły. Widzimy, że z tymi roczniakami to jest takie zjawisko w Polsce u wielu hodowców. Nie sprawdzają się w tym roku. Trzy kolejne ptaki. Tutaj widzimy, o, jeden siat na ten, cztery. O, coraz więcej. Dochodzi już około 20 tych będzie razem, jeżeli te siądą. Zobaczmy. Tutaj kolega z niecierpliwością na nie oczekuje. Zaraz nam powie, ile jest ich. Tutaj jeszcze chyba w niebie jeden krąży. O, tu jest jeszcze. Widzimy go u góry. Tam. Dobra. Na chwilę zniknął nam. Ile tam, Marku, odczytałeś? 18. 18. Oj, 19 teraz ci siada. Widzimy ten stry taki. I dwa następne, zobacz, nadchodzą. Patrz. Ale przyleciały z tamtego kierunku. To północny wschód. Nie, to nie moje to. A to nie twoje? To dzikie gołębie. Aha. To też może twoje. Zdziczały. Zdziczały. O. Ale tu jest chyba mój. O, jest. Dwa. Nie, chyba inne. No tak, rzeczywiście zaczęło troszeczkę wiać. Tutaj z zapecy przyszły mi głos kibiców. Właśnie na bieżąco komentują. I znowu mamy chwilkę przerwy. Tu kolega zagania kolejnego gołębia. Tutaj taka refleksja powstała, że żaden seryjny gołąb nie jest, tak? Znaczy mamy z 15 w oddziale 7. Mocna, wymagająca seria. Mam na razie 6. Nie mam 7. A ile wszystkich gołębi już leciało? 23. 23 gołębi. Czekam za 7 seryjnym. Trochę się ten lot robi taki, że nie rozlażmy, tylko powiedzmy, że od między pierwszym a tym gołębiem 23 jest już więcej jak pół godziny chyba, nie? No, ale to było spodziewałem się tego, że będzie ciężko dziś. Mało się te gołębie schodzą. Coś miło. Tutaj coś cień się pojawił, zaraz zobaczymy. Tutaj nam trochę żywopłot osłania, to z jednej strony dobrze, te gołębie mogą spokojnie, bez stresu siadać, nic ich nie płoszy, ale my znowuż też za dużo nie widzimy, ale to co możemy, to staramy się kolegom zarejestrować, pokazać. Później zimowe wieczory, listopadowe również można sobie spokojnie pooglądać, powspominać, jak to piękne słoneczne pogody, gołębie siadały, tu między innymi kolegiarka i innych kolegów, tutaj regularnie odwiedzamy. Może wejdziemy do gołębnika, zobaczymy. O, wejdziemy, zobaczymy do gołębnika, w jakim stanie są te gołębie. O. Zobaczmy. Złe nie są. Te, co przychodziły, już siedzą w celach. Te woda w tonikach jest z elektrolitem oczywiście, pewnie, tak? Tak, teraz, teraz ta samiczka przyszła. Ta tutaj jeszcze... Nie, niżej. Ten już jakiś gdzieś pił w sezars. No, ta samiczka przyszła niebieska, mocno jest zwiększona, widzę. To z tym czarnym siedzi? Tak, już załkiem. Ta była szósta w regionie Poznań, w kategorii C, samiczka. Szóstą lotniczką. 6 miała koeficjent, fajna samiczka. O, jest. Nie, będziemy już wychodzić, żeby ich nie płoszyć. Siadło coś, ale się spłoszyło. Może to ten seryjny siódmy. No to wychodzimy. No wyjdziemy, bo nie wejdzie. My sobie go weźmiemy z zewnątrz. Sfilmujemy. Wystraszył się. To był Darek, Arek, to był ten seryjny. Siódmy. Nie, to nie był. Zobaczmy. W tle słyszymy. Jedne gołębie przychodzą w dobrej formie, drugie trochę zmęczone. Nie rozwiało je pewnie. O, cień się pojawił, czyli zaraz będzie jakiś lądował. Ja tu przejdę z tej strony, będzie może lepiej widać. O, jest. Płowy taki, tak? Tak, sam się. O, tam. Widzimy go.
i kolejny. Do tego wlotu zlokalizowanego pomiędzy tymi dwoma gąbkami. Już wszedł też? Wszedł, ale nie seryjny. A ten seryjny był ten płowy? Nie. Czyli ciągle na tego jednego brakuje do serii. Tu słyszymy właśnie pociąg przejeżdżający, to jest stacja akurat. Terhałat wielki. Za plecami mamy tory. Czyli ile masz? 25? 26 gołębi. 26. No, z 67, czyli 33% już jest. 40 prawie. Będziemy tutaj czekać. Później też oczywiście podsumujemy lot. Zobaczymy, co u innych kolegów w oddziale było. Jak lądowały gołębie. Kolega zaraz będzie rozmawiał z nimi, nam na pewno powie. O, jest kolejny ptaszek. Teraz się pierwszy rocznik pojawił. Pierwszy rocznik. Jaka jest różnica, Alek? Czasowo? Teraz będziemy to wiedzieć. Sprawdzi, skończy rozmawiać. Opowie nam trochę, co kolegi, który dzwonił, słychać. Jak ten roczniak, o której przyszedł? Tam różnica jest dość duża już między nimi, nie? 16.22. No to jest 40 minut. Mhm. To był 27 gąb, ale pierwszy roczniak. Pierwszy rocznik. A ciągle brakuje tego jednego z siódemki typowanej. 15.07. Brakuje. Podejrzewam, że jeszcze konkurs będzie trwał. Otwarcie zegarów, o której macie dzisiaj? O 20. O 20 to na pewno się zbiera do tego czasu już, odpowiednia ilość gołębi. Koledzy, ten teraz rozmawiałeś to z oddziału? Tak, z oddziału, że gołębie różnie były. I za 15, i za 10, i za 20. No zobaczymy dopiero przy zegarach, przy liście. Jak to będzie tutaj, twoje czasy wyglądają na tle innych. Prawie we wtorek na stronie internetowej oddziału Oblanów będzie można te wyniki sobie zobaczyć. I doczekaliśmy się, mamy tego siódmego gołębia, tak jak Arek powiedział, jego kochanka. Siódma seryjna, to samiczka motywuje, ja ją motywuję, ona za mną chodzi, jak ją karmię. Co żona na to? No, zazdrosna jest. Aha. No ale wybaczam. Tak. To zwłaszcza, że ma co robić, teraz pilnuje tych bliźniąt, także tutaj to kochanka wskoczyła, czyli mamy... Wskoczyła, o każdą kochankę moja żona jest zazdrosna. Tak, nawet taką ptasią powiedzmy. Do hobby to wiemy z autopsji, że to jest w stosunku do kobiet, zwłaszcza, które nie podzielają tej pasji. Jest to ciężki kawałek, że tak powiem, hobbystycznego chleba. No, tutaj kolega ma listę, co na tej liście masz? No, wpisuję właśnie te seryjne. Pisałeś sobie. Ja wpisem jako 15, 15, 71 to jest siódma, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódma seryjna, bo jak mówiłem w oddziale od Olanów mamy z 15 7 serię. To trudna. Ciężka seria, wymagająca. Nie, nie zawsze się trafi, no, trzeba znać dobrze swoje gołębie. Chociaż dzisiaj siadają inne gołębie. Do tej pory nie miałem problemu z typowaniem. Dzisiaj jednak pokazał ten lot, że siadają gołębie doświadczone. Doświadczone, zahartowane i to jest starsze takie nawet, bo 5-6 lat tego z lotników to tak. Już jest dość dużo. Dobra, i czekamy dalej. Rozbiło się jazda. No i kolejny gołębie u kolegi Arka Koniecznego lądują. Przed chwilką siadły 3-4 na raz. Praktycznie już mamy tych gołębi 43 sztuki, czyli już z 67 brakuje tylko 23 ptaki. Ale wkrótce się już powinny też zejść, bo teraz się zwiększyła zdecydowanie częstotliwość przychodzenia. Zaczęły przychodzić w takich grupach po 2-3, coś co wcześniej nie miało miejsca. Tam były pojedyncze takie sztuki bardziej. No czas niestety jest troszeczkę przylotu wydłużony, już prawie godzina będzie pewnie, nie? No ponad godzina. Ponad godzina już. Od 37:49, no godzina i 2 minuty. No, kolega ze spokojem raczej siedzi już tutaj, czeka, bo już tam dużo tych gołębi ma. Zadowolony myślałem, jest. Myślałem, że będzie gorzej. Tak, ale my tutaj życzymy koledze, żeby było jak najlepiej. Poczekamy jeszcze chwilę. Teraz się zaczynają telefony od kolegów z oddziału. Tak, więcej wiedzieć. Poprosimy za chwilkę kolegę o podsumowanie. Pomału też będziemy kończyć naszą relację i pojedziemy dalej. Żeby też jak najwięcej kolegom pokazać, co się dzieje w tym sezonie lotowym,
2013, który jest dla wielu, wielu hodowców i nie tylko tutaj w Polsce, za granicą również trudnym sezonem. Zobaczmy, siedzi na dachu koło, jak kolega go nazwał, spóźniony F16, tak? Zobaczmy. Dobra. Czeka, czeka. O, teraz sobie wylądował i wszedł. Tak, zaczęli być podalonowie, ale jeszcze bliżej, 40. Z chwilą skończyłeś rozmawiać z kolegą, to powiedz, co tam się dowiedziałeś od kolegi. No, koledzy różnie mają tam. Jedni mają lepiej, drudzy gorzej. Nie będę się wypowiadał, dopiero może zobaczymy na listach, jak tak, jest. Tak, bo później są takie problemy, tutaj później się problemy, zażartuje, tak. Coś powie, a tak, koledzy tak. To bardzo do siebie biorą. Proszę, Krzysiek, mnie nie ciągnąć za język. Dobrze. Zobaczymy na listach. Zobaczymy na listach. Tak, żeby tak. Się nikt nie poczuł, broń Boże, dotknięty. Tak. Także koledzy mieli też dobrze. Dobrze. No i praktycznie się zakończył lot tutaj u kolegi Arka. Ostatnie gołębie, które przed chwilą wylądowały, to już były gołębie, które chyba 50 już masz około. Końcowe. Tak? W tej chwili jest 52 sztuki. Mi brakuje z mojej serii 4 sztuk z tej drugiej serii na żonę. Brakują roczniaki. No dzisiaj roczniaki się nie popisały, no ale to lot był wymagający, ciężki. Ciepło, parno, tam deszcze, także no, ale myślę, o przychodzi następny, pewnie roczny w tej chwili. Ogólnie jestem z lotu zadowolony, myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej, tym bardziej, że gołębie były wypuszczone o godzinie 9, ze względu na warunki atmosferyczne, po drodze mówię też, że nie było ciekawie. Także no, podsumowując wszystko, mam w tej chwili 54 gołębie, jest dobrze. No i tak myślimy, że kolega też, zwłaszcza tym pierwszym gołębiem, to będzie dobry wynik miał, bo tak jak tu analizowaliśmy, że powinien mieć dość duże wyprzedzenie nawet w stosunku do innych. Tym bardziej, że tutaj na gołębniku był 8 minut przed następnym kolejnym. Drugim, tak. A co ciekawe jest, to właśnie są dość, tak pokazały się te gołębie starsze. Starsze, tak. Starsze, doświadczone, które już w życiu niejedno przeszły. I tu chodziło o to, że te fronty szły atmosferyczne i podejrzewam, bardziej doświadczone gołębie wiedziały, gdzie się puścić. Te mniej doświadczone pewnie poszły albo w deszcz, albo z wiatrem, bo wiatr był południowo-zachodni silny, tam od 14 do nawet 24 km na godzinę w porywach i prawdopodobnie znalazły się na północy. Tutaj kolega na bieżąco też oglądał te gołębie w gołębniku, my też tam byliśmy z kolegą, zobaczyliśmy jak, w jakim oni są stanie. Tutaj wszystkie gołębie były takie w miarę dobrej kondycji? Nie, tam się zdarzało takie kilka gołębi, kilka które gołębi były wycieńczone wręcz. Przyszło w złej kondycji, reszta w ogólnej dobrej kondycji. Także no, no ale tak by nie było, to już jest 7-8 godzina lotu. Tutaj taki jeden gołąb, co kolega mówił, to pokazać charakter można, to wleciał, to zamiast jak się nazywa się zająć jedzeniem czy tam piciem. Czy piciem, no, to walczył o swoją cenę. O swoje cele, to było też takie. No, to jest taki charakter gołębia. Także koledze, gratulujemy, dziękujemy bardzo za umożliwienie nam tutaj zarejestrowania dla kolegów lotu. Miejmy nadzieję, że się kolegom tutaj spodoba, a jak mówię jeszcze raz tutaj, przypomnę, że w zimie bardzo chętnie na pewno będziemy często wracać do takiego filmu, zwłaszcza, że postać kolegi Arka Koniecznego cieszy się dużą popularnością, co świadczy o tym, co się przekłada na oglądalność filmów właśnie z jego osobą. Także dziękujemy, do zobaczenia i życzymy wielu, wielu jeszcze sukcesów w tym sezonie i w następnym. Do Dziękuję. Zobaczenia, dobry lot. Do zobaczenia.